Przecinek też niestety jest jeszcze z tej serii smutny, ponieważ nie mogę włączyć czasu, ustawić zegarka, stopera i tak dalej, ponieważ zegarek cały czas nie działa, nie mam w nim baterii, ale na szczęście posłużę się telefonem, więc w teorii chociaż będę wiedzieć, kiedy już odcinek dawno przeleciał poza czas. Dobra, zacznę. Cześć, witam Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Silicon z PlayStation 4. Miasto ogrodów, miasto szczęścia, jak zwał, tak zwał. I zanim rozkręcimy się, tak, siedzę na słuchawkach, tu czekaj chwilę. To tak, pierwsze co trzeba zrobić to radyjko. Ja tu zaraz zasnę. Dajcie jakieś tutaj mocne, ładne relaxation, nie. Chcę usłyszeć coś. Koncerty. I jeszcze wyłączyliśmy reklamę. Zapraszam bardzo. Przy koncertach na pewno nie uśniemy. No, przyspieszmy sobie czas. W ogóle jak tam nasze tutaj to. No, uda nam to całkiem nam idzie. Do 50k ludzi jest całkiem nieźle, bym powiedział. Znaczy, nieźle niż wcale. No cóż. Czekajcie, w ogóle sobie luknę chwilę, godzina 20. Znaczy, okej, dobra. Tak, w ostatnim odcinku tym się zajęliśmy. No i powiedzmy, że całkiem nieźle tutaj to funkcjonuje. Nasz przemysł jest tutaj taki zwykły, zwyczajny, nabuduje się. Tak to jest chyba słowo, którego bym tutaj użył. Natomiast ludzie też chcą się budować i właśnie to w tym momencie urzeczywistniam, czyli to, że chcą się budować, to znaczy, że będą miasto nazwał tylko w jeden sposób. Targówek mieszkaniowy i to wcale nie dlatego, że ostatnie odcinki są związane dosyć mocno z metodą. Spamcie znowu. Więc jest dużo odcinków i pewnie dużo z Was tam się pojawiło dlatego tutaj na tym kanale. I tutaj proszę się nie zdarzyć tego, że tutaj jest kanał gamingowy czy coś. Tutaj się dużo rzeczy dzieje, tak? To jest Wasza czarna polityka, na którą większość osób czeka. Najczęściej oczywiście jest City Skylines, tak? Ale jest warszawska polityka, są przygody Wiznosza, jest Awizjonarz poza prawem, nawet Lillo. Jest naprawdę tutaj od koloru do wyboru, jeżeli chodzi o serię z bardzo różnym repertuarem, które się odgrywają. No ma, tak. Tutaj jest nowa część tej dzielnicy. Już widzę, że ona tutaj, no, jest w siódmym niebie. I tak, co się przydałoby w naszym mieście, to mi się właśnie przypomniało. Prąd. To jest jedna rzecz, bo faktycznie nie wiem, się przyda w tym mieście. Kurczę, to miasto używa więcej niż te powerplany. No strasznie dużo musisz żyć, skoro już dwa. Ja wiem, że 40 tysięcy ludzi tutaj mieszka, ale to nie zmienia faktu, że to miasto żyje prąd, jak nie wiadomo co. Jeszcze bardzo to nie wszyscy jeżdżą na kolejnogach elektrycznych czy na czym. Rzecz tyle nie wiem. No, tu sobie ładnie postawiliśmy. I ta droga tu można ładnie zjechać, co nie? No właśnie. No, proszę bardzo, ta powinna ładnie wyglądać. Muzyczka na pewno już się zbudziła. Natomiast tak, tutaj z tego co... Natomiast coś, co jest, bym powiedział, dosyć bardzo ważne. Tak, to w ogóle to tak sobie ciekawie zakręca, ten Mumboy. Pomijając to, że mamy tutaj już właśnie 3 linie metra, czyli Warszawa może się uczyć. I pomijając to, że ja mam pomysł na nową serię z City Skylines, nazywającą się Warszawa, która by odbywała się na PS4. Tak, to dobrze słyszycie. Chciałem zrobić Warszawę na PS4. No, oczywiście na miarę tego, co tutaj się dałoby zrobić. Ale dobra. No ma, tu w ogóle widzę, że całkiem nieźle, ładnie tutaj dużo linii jest tych ogólnie wszystkich. To całkiem nieźle. No ma, to tak, jest lekki popyt na handel, więc chciałem z niego skorzystać. Więc tutaj jest, zrobimy takie ładne odsieczki. To może nie do końca najlepsze słowo, ale miejsce, gdzie po prostu będą się mogli budować, jakby coś. Tak, okej, okay, tu jest wielki obszar na tą dzielnicę, więc świetnie. I tu proszę bardzo, handel się niech buduje do wyboru, do koloru, w jakiś sposób, gdzie, co i jak. Mnie to nie wchodzi, ważne, żebyście tutaj byli. Natomiast to, co by mnie bardziej interesowało,
To jest... Czemu tu jest aż taki duży, wolna przestrzeń? Pewnie czeka na jakiś budynek specyficzny. A to jest za małe na to. To też jest za małe. Coś takiego bardziej długiego bym powiedział, tu weszło. To jest na pewno za małe. To by. To ładnie wygląda, więc to sobie tutaj na razie zostawimy, a później będę mógł jeszcze pomyśleć, jakby coś tutaj wstawić. Okej, i tutaj musimy przebudować naszą minimetrę. Ona tak tutaj jedzie, tak bym powiedział, do góry. A właściwie to ona jedzie przez nic. Oj. Przepraszam. Wiecie, tak chłodno teraz jestem. Można to coś złapać. Nie no, oczywiście, że tutaj ja. Ja nie potrafię łapać ostatnio chodów, naprawdę. Nawet jak chcę, to za chodów jeszcze nie mam jak. Trochę smutny nawet jest, ale no, niech będzie. To się kiedy nie chcę za chodów, oczywiście, tak zawsze. Ajej. A, przepraszam, rozmawiam. Co by tu tak wzięło, kurczę? No normalnie nic, żaden kaszel, nic, a tu nagle... Na kasłanie, kurczę, mi się uzbierało. Dobra, no to tak jak mówiłem, jest jedna rzecz, której tutaj brakuje, tak. Poza tym, że właśnie nasz przemysł tutaj się zaczął budować. Czekaj. Teraz się pogubiłem. Brak wystarczającej liczby ilości kupujących. Tu jest brak wystarczającej ilości kupujących. Może przez to, że to jest tylko eko. O kurde. Przez to, że mamy tylko eko, handel. Nie mają gdzie sprzedawać, bo oni nie są bio. Okej. To jest dziwne, tego się nie spodziewałem, że czegoś takiego dobijemy. A nie mają jak sprzedawać. Co nie? Nie mamy tych fajnych, no nie mamy, ale miejska towarowego to zapomnę. Trzeba byłoby zrobić zwykły handel, a teraz akurat coś, czego bym nie chciał robić w tym mieście. Ale dobra. Potrzebują, to gdzieś tutaj możemy wcisnąć właściwie. Tu byłaby dosyć nieza miejscówka. Ale zanim to i owo, to tak, ludzie się dalej chcą budować, to im dorzucimy, bo akurat popyt na ludzi to zawsze i wszędzie. Nie, no bo wiecie, ludzie to jest... To jest ta grupa, która też się najmniej chce zazwyczaj według mnie budować. Mimo wszystko, mimo różnych coś handel później, handel najbardziej później zwania. Bo ludzi to jeszcze da się jakoś podatkami zachęcić sztucznie. Natomiast jak handel przestanie się budować, to na nich niestety nie ma już patentu. Przynajmniej ja nie znalazłem. Dobra, czekaj, tutaj tak ładnie sobie jedzie. Ten nasz Bambaj i właściwie on tu może jechać dalej sobie. No, Bambaj, zawracaj tutaj. Zawracaj, no, świetnie. I ty sobie pomyślmy, gdzie leci przystanek. Czekaj, tu masz przystanek, dobra, tu masz też przystanek. No dobra, czy tutaj może tutaj iść przystanek. No czemu by tak? A, bo tu by właściwie w sumie z tej strony więcej ludzi. Ale ludzi z to nawet dobrze. Dobra, tutaj sobie dorzucimy, żeby się mogli budować. I tutaj do tej strony. Dobra. I właściwie, czekaj, tu możemy wywalić. Tutaj jakiś... Mamy teatr, to może niekoniecznie, może loty na Marsa też niekoniecznie, to jest trochę dużo. Stary. No... Był taki jedna rzecz, to nie... O, to. To tutaj po prostu mi się idealnie pasuje. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jak to ładnie wygląda. W tym, że oto miejsce, to jest po prostu idealne miejsce do tego rzeczy. A tutaj oczywiście się nie budują. Nasi ludzie. Tak, zwykłe sklepiki są tylko i wyłącznie w tego typu miejscach, a nawet ich tutaj nie ma. Ej, czekaj, to w sumie w takich miejscach to moglibyśmy sobie już darować. A tutaj sobie tak budujemy. I tą dzielnicę w ogóle powinniśmy tutaj dociągnąć aż dotąd. Tak, poza tym. Nie wiem, czy oni są self... samobudujących? Może niekoniecznie, ale tak. No, na pewno się budują budynki, to jest dobra wiadomość. I na pewno jeszcze trochę handlu musi się pobudować, to też jest dobra wiadomość. No może jeszcze się nie wybudował taki. Tak, my tu w ogóle te małe powinniśmy dawać sklepiki.
że zapomniałem nic, więc okej. Dobra, tutaj się całkiem nieźle będę budować. Z tym, że tutaj, czekaj, to sobie byśmy zrobili, to tak zmienili. A tu byśmy dali sobie zjazd na autostradę. Tak, zjazd, ponieważ tutaj będzie wjazd. Może trochę źle ująłem słowa. No ale no, tak czy siak. Więc trochę to wyciszymy. I tu właściwie, czekaj, jeżeli tu nie... A, tu możemy nawet zmniejszyć na 3 pasy. To akurat tutaj dużej różnicy nie będzie robić. A tutaj na końcu nawet by nam pomogło. No bo tu byłoby 3, tu byłoby tyle i tu byłoby znowu 3. No, to tak może by być nawet lepiej. No, ma to tu mamy teoretycznie już wjazd na tą dzielnicę. No, ma to na pewno jest pomocne. Dobra, to się już nagrywamy. Tak. Oczywiście jestem gotowy, jak najkrócej by się przydało. No, ma tak, tutaj to trochę tak się ciągnie i tutaj też trochę się tak ciągnie. Natomiast my tu je powinniśmy zrobić trochę w inny sposób. A mianowicie. Tu powinno być rondo. Tak. Tu będzie rondo teraz. Ona oczywiście tutaj będzie cały czas tutaj było. Czyli to będzie tutaj kompletnie nie trudno, żeby się tutaj stykać. Natomiast tutaj będzie jeszcze jeden więcej, który będzie się łączyć z tym rondem. Nie wiem jeszcze jak, ale będzie. To się liczy. Nie wiem jak, ale będzie. Natomiast ja dzisiaj chciałem się zająć pewną komunikacją. Nazywają się autobusy, której nie ma w ogóle w tym mieście. I za chwilę do tego już przejdziemy. Bo to jest mimo wszystko rzecz, którą dzisiaj bym się głównie chciał zająć. Tak, więc widać, że dzisiaj się tym głównie chciałem zająć. Okej, dobra. Powiedzmy, że tutaj... A tutaj to właściwie w sumie tak samo jak tam. Możemy po prostu zrobić... Czekaj. Jakby zrobić tutaj po prostu... Tu chyba powinien po prostu taki zjazd wejść. Czekaj. No powiedzmy, że tak tu wejdzie sobie tu dotąd. Okej, i tu... No dobra, to jest problem mały. No to tak, tutaj gdzieś będzie ta autostrada sobie odjeżdżać tamta... O ta. No powiedzmy, że nawet gdzieś tak. Teraz to trochę oddalimy sobie. I powiedzmy, że tutaj byśmy już zrobili dla siebie zjazdy. Nie to, że powiedzmy, tylko musimy się teraz zrobić zjazdy. Okej. Okay. No całkiem nie, że tutaj nawet bym powiedział, że wygląda. Czekaj. O. I tu się podłączy. No, ale to naprawdę bym powiedział, że nieźle. Natomiast tutaj nie wiem, co z tym jest. Tak, wiesz, tutaj coś się trochę wykręciło. To jest po pierwsze rzecz, jak bym to powiedział, że zwrócił uwagę. A po drugie, jak ja tutaj mam zresztą uwagę tutaj wykręcić? No to się nie chce. To się kompletnie do tego nie chce podłączyć. Nie chce ze mną współpracować. Tutaj nie chcę dojechać. A tutaj? No, tu możemy dojechać w taki dziwny sposób. Tu potem możemy to ulepszyć. Czekaj, mam pomysł. To ulepszyć na autostradę i stąd tu zrobić zakręt i tu zrobić takie coś. Kurczę, nie weszło. A byłem tak blisko. No, ale tutaj ewidentnie jak zrobimy sobie to... A, czekaj. W ten sposób, dobra, to jest całkiem nieźle. Wyglądamy sobie drogę gruntową. Czekaj, tam drogę gruntową... O. No, powiedzmy, że było chociaż minimalnie tutaj, dobra. To ulepszmy sobie na to. Teraz widzę, że to jest to samo dokładnie, co było przed chwilą. No. Ja nawet tak powiedział, że to jest super. Kurczę, ale weszło. Dziwny trafem, ale weszło. Dobra, niech będzie. I jedyne, co nam tutaj zostało, to tak, czekaj, tutaj to jest na pewno tak nie wyglądało. Znaczy, to tak nie miało wyglądać. Ja się zapisałem, to nie to, co OpenTTD, gdzie zapisywanie trwa, przynajmniej na moim zapisie trwa dosyć długo.
Żeby było miło, to naprawdę dosyć długo. Nie chcę po prostu mówić, że bardzo długo, bo aktualnie to faktycznie jak czekam na zapis z... To trwa... Nie, jakby to powiedzieć grzecznie. Zapisywanie... I to na pewno nie jest dlatego, że gadam tam zbyt długo. Na pewno nie. Tylko po prostu jakoś tak wychodzi. Bo będę się utrzymywać tej tody. Jakoś tak wychodzi, że gadam na jednej mapce już od, nie wiem, prawie pół roku. Tak, i czemu tutaj to nie chcę wyjechać? Halo. Like, really? What is wrong with that thing? A, tu sobie zrobimy Nauda, to już będzie prościej. Mamy połowę zrenów wtedy. A, to tu sobie zrobimy dojazd. A tutaj będzie... A. Dobra, tutaj ładnie, a tutaj jakby ktoś chciał dojeżdżać praktycznie do tej części, to... Tu sobie zrobimy zakręcik. Dobra, no to w teorii możemy włączyć już play, bo to trochę mnie denerwowało, że już byliśmy tak długo na pauzie. Tak, wy nie możecie być w żadnej dzielnicy. To jest ważne. To jest naprawdę ważne, bym powiedział. I dajmy, żeby po prostu tutaj się budowały zwykłe handle, które będą pobierać właśnie nasze surowce i w ogóle będą się wszyscy cieszyć i w ogóle. A to sobie pousuwajmy. Dobra, i całkiem nieźle. Dorzućmy sobie tym. Teraz już nie chcę wejść. Tutaj tego też nie dorzucę, bo przecież tu nie wejdzie za Chiny. A tutaj też to się już teraz nie opłaca, ponieważ dobra, no to tutaj sobie zrobimy dwa. I tu sobie zrobimy dwa. I na razie już będzie tyle. No i tu też byśmy mogli w sumie też tutaj. Nie, tu sobie dajmy na 3, bo tutaj jest jeden do zjazdu i jeden faktycznie dojeżdża, ale to tak wiecie, to nie to samochód. No. O, widzicie, jak ten samochód pojechał. No. No, ale tu jakby coś się handel może budować, wody oczywiście nie ma, było po co. I teraz przechodzimy już do tego, z czym się chciałem w dzisiejszym odcinku zająć, czyli autobusami, bo autobusów brakuje w tym mieście, nie ma w ogóle autobusów w tym mieście. A to jest jednak środek komunikacji, który jest dosyć potrzebny. Żeby nie powiedzieć, że bardzo potrzebny. W miastach. No to tak, oczywiście idziemy na autobusy na biopaliwo. Bo nie będziemy tutaj sobie jeszcze zaśmiecać naszego miasta. I jeszcze czymś. Normalnie jak Warszawy na gaz jeżdżą, tak? Więc właściwie dosyć podobnie. Tak, czy to jest głośne? Trzeba by to postawić. No ma, to w sumie jest dobra miejscówka na coś takiego. Głośne, a tutaj akurat będzie cicho. Znowu to by się przydała poczta. I tutaj też by się przydała poczta. Bo tu chyba z tego co widzę, to jest dosyć daleko najbliższe. Dobra, tutaj sobie przystawiliśmy ten słupek. Świetnie. I daj tutaj, o. Dobra, całkiem nieźle. Dobra, tutaj się to całkiem nieźle. I zobaczcie, ja dozę, jak jest teronko, to nie ma żadne z wszystkich korki się wyzerowały. Nie niż zero. Nie. Już wam mówiłem, że City Skylines is with the game. No to proszę bardzo, macie with the game. Aha, no, tu jest jeszcze lepiej. No, tutaj tego nie wstawię już. Jeżeli nawet tak już nie chcę wejść, to nie wstawię. O, ale tutaj weszło. Kurczę, szkoda. Czekaj, może... Okay. Nie, no musi to być trochę zaokrąglone. Trochę musi być zaokrąglone. Ale jeżeli na prostym weszło, to... No. Jeszcze troszeczkę. Dobra, niech będzie. I tak ten nam to wygląda, że jakby nie wiadomo, co tutaj... Ósmy cud świata chyba. Więc w sumie to może być już. Dobrze, jak jest z edukacją w naszym mieście, jeszcze zanim przejdziemy do autobusów? Okej, nie jest aż tak źle. Przydałoby się po prostu dostawić jedną podstawówkę. No, to wtedy nie będziemy mieli problemów. A szkoły średnie się nieźle miewają, ale nie marudzilibyśmy, gdyby się pojawili. No. Dobra, no to tutaj całkiem nieźle jest.
Robi się noc, więc idealna pora na autobusy. Gdzie chciałbym puścić autobusy? No w dzień tak, tego typu, ale jest problem ze ściekiem. Co jest ze ściekiem? Nie wydawałem pewnie, co nie? No nie tego co kojarzę, mamy to ekologiczne ścieki. A to chyba nie są ekologiczne ścieki. Tak, ale gdzieś nam forsa zniknęła. Coś trochę monumentów poustawialiśmy, więc... W sumie chyba wiem gdzie. No, ale to skoro nie mamy trochę pieniędzy na ścieki, więc... To nie będziemy robić na jakieś ekologiczne, a poza tym tam zbytnio nie ma znaczenia. Czy ekologiczne, czy nie ekologiczne. To nawet może i lepiej. No ma ty to, a... No tak, bo tutaj to... Są nasze lasy i nasze promy. No ma, no to tutaj całkiem nieźle tak wygląda, więc... Nie mam co marudzić. No ma, tam gdzie nie ma komunikacji, dam się właśnie w tym momencie pojawi. Tu jest na przykład nasze metro. I od tego miejsca zaczniemy. Tu jest nasz pierwszy przystanek. Tak, w tym kierunku, dokładnie. I co chciałbym robić w naszych liniach autobusowych? Coś, czego normalnie się nie robi w Stis, czyli nie, że zygzakiem będziesz jeździć sobie. Tylko, żeby było tak jak normalnie jest, czyli jedna linia po prostu jedzie długą linię i przejeżdża, że tak jak tramwaje robicie w Stis. Nie, że tak jak taksówka w SimCity jeździ, tylko, że się faktycznie coś tam dzieje. Powiedzmy. No. Więc właściwie zaczęliśmy od tej strony. No ma, to tak, tutaj sobie dojedziemy. Powiedzmy, że tutaj najedziesz, tutaj pod tym. I tu się zacznie nasza linia. Dobra. Tak, my sobie przejedziemy dookoła tą dzielnicę. Dobra. Okej, czekaj, powiedzmy, że dojedziemy gdzieś tu. A bo tutaj będą lepsze przesiadki do tramwajów. I tutaj... Tak, bo normalnie bym tutaj pojechał tu, pod tym i w sumie to by było... No, a pojedźmy tak tutaj i tu po prostu w drugim kierunku, a bo to właściwie w tym kierunku, no. W tym kierunku zrobimy faktycznie to, czego nie chcemy robić. Mamy nie robić, czyli że będzie tego trochę więcej. Dobra, dajmy tutaj przystanek jeszcze jeden. Tu. I tutaj, tu się przejedzie kawałek ten. Dobra. Tutaj... Nie, do tej części nie będę dojeżdżać, tylko tutaj sobie zmienię dojście, żeby mniej po prostu tak dojść do tego miejsca, jakby coś. Okej. Dobra, widzę, że problematyczne to jest. Okej. Cyk. I cyk. No, proszę bardzo, mamy dojście. Wracamy do naszego autobusu. Jedzie on sobie tutaj dalej. No, niech będzie tutaj przynajmniej kolejny dosyć blisko, ale niech będzie. I na razie faktycznie, bo tak, bo tutaj te metro, no... No byłoby dobrze, gdybym miał tutaj stację. No byłoby nawet, bym powiedział, dosyć nieźle, jakby tu była stacja. To zaraz ją tutaj pozdrowimy po prostu, na stację. I tutaj będą po prostu w tejże dzielnicy będą wszystkie nasze autobusy należy tutaj z tej okolicy dojeżdżać i zawracać. Bo tu już akurat dosyć ładne rondo, więc powiedziałbym, że miejsce zawracania to jest wręcz bym powiedział ideal. Dobra. Nie, bo tu będzie jechać w przeciwnym kierunku, to możemy w innych miejscach zrobić przystanki. Tu będzie po tej stronie i tutaj też na tych samych miejscach. Tutaj, no i kolejny jest już tutaj, proszę bardzo. No ma, to tak, przestawmy nasze metro. I żeby było łatwiej te metry przestawić, to zróbmy po prostu już stację. Po prostu je przerzucimy, bo wtedy nie będzie tak jak było ostatnio. Tak, tu ogólnie ta stacja jest bardzo fajnie postawiona, tak? Żeby nie było, żeby mi się tutaj coś nie podoba z tą stacją, że jest tak postawiona. Nie, skąd się znowu. Tylko po prostu będzie według mnie trochę to lepiej funkcjonować. Tak, te stacje będą blisko siebie bardzo. Ale no, przecież o to chodzi. Albo czekaj.
Ja wiem, gdzie ta stacja będzie w najlepszym miejscówce. Tu. I ona tu sobie wykręci i gdzieś tu damy sobie w tymże miejscu. Mamy coś takiego jak gruntowa droga. Czekaj. Daj, tu było przez chwilę się siłowo. Dobra. Świetnie, dobra, to ja sobie to przesuniemy. Może tak, tutaj. W takich wypadkach trzeba użyć cudu techniki, jakim jest płot. Tak, czasami z tego się korzysta. O, i zobaczcie, jak ładnie wyjechaliśmy. No prawie ładnie, ale całkiem ładnie. Można usunąć płot, można to usunąć. I zobaczcie, małym kosztem mamy tutaj wszystko w jednym. Dobra, to całkiem nieźle. I właściwie możemy tutaj poprzestawiać wszystko już. Tylko żeby nie było problemów, usunę tam po prostu stację z linii. No i teraz możemy zacząć usuwać. Cyk. No tę stację po prostu przestawimy sobie tutaj. Tę stację nawet można po prostu przestawić, bo to nie ma dużego znaczenia tutaj dla mnie. No, tutaj będzie i tutaj oczywiście na się budujcie jak byliście. I tutaj czekaj, tak, mam tutaj zaczęło już wykręcać ta linia. A teraz po prostu to nie ma sensu, bo tutaj sobie zacznie wykręcać. No i tu wykręci. Tak, tu jest ten pociąg, jedzie pod ziemią. A on jedzie. Stąd. Tu wykręcisz sobie. I dojedziesz gdzieś tutaj. No nie, dałoby się sobie lepiej. Ma nie czuję się jakbym. To naprawdę się czuję, jakbym był teraz stacją na zaciszu. Bo na zaciszu tak będzie to wyglądać. Właśnie pomiędzy takich domków będzie jeździć bez. No. I dorzucamy tutaj stację przystanki na linii. Linia M2 została wydłużona o 3, no, o 3 nowe stacje. Nie, to było. Linia M2 została wydłużona do stacji Trocka. W skrócie została wydłużona o 3 nowe stacje Szwedzka, Targowiec Mieszkaniowy i Trocka. No ma, czas się kończy. Tak, bo spojrzałem na zegarek, to wiem jakiś czas. Więc puścimy sobie tak, będzie jedna tutaj linia taka. Chciałem powiedzieć, nie z tych, co bardzo tak lubię, ale teraz zobaczyłem, że jeśli tutaj nie da zrobić tak, żebym jej nie lubił. W skrócie gdzieś tutaj. Trzeba zrobić miejsce zawrócone. No ale pomysł. Wracam, że dojedziesz sobie gdzieś tutaj. Okej. Zapodajmy sobie ładną liczbę. Tu będzie się oczywiście zaczynać nasza cała linia, tak? I jest tylko jeden park, który przyciągnie ludzi z całego miasta. Nazywa się Plac Paradox. Gwarantuję wam, ludzie z całego miasta będą do niego szli. Nie no i oczywiście budynek. Nazywa się Kosmiczna Winda i on tylko tak potrafi ściągnąć ludzi. Ale mimo wszystko i tak nie powiem, że jest to źle. No a tu się jakby coś tam dojdą, więc już nie powiem, że jest to źle. Sądzę. Dobra, tutaj ładnie dojeżdża. Tu jedzie, tutaj będzie dotąd dojeżdżać sobie. Tak, no wtedy całkiem nie, że tam linia przejedzie. O, właśnie, a propos rzeczy, które tutaj powinny być, a ich nie ma. To jest po prostu jedno z takich miejsc, gdzie się po prostu aż prosi o takie ładne podłączenie. Czekaj, tu sobie to odsunę. O. A go nie ma. Dobra, no i już mamy podłączenie, więc pół drogi zrobione. Idealnie. No, dojedziesz sobie tutaj do tej właśnie stacji metra, która tutaj aktualnie powstała niedawno. I tak. Tutaj, tak jak właściwie mamy wybór, więc w jedną stronę przejedzie się tędy, a w drugą inną stację. No ma, tu będziesz jechać w przeciwnym kierunku. No i zbytnio to mi nie pasuje. No, po prostu zrobimy, żebyś miała tutaj przystanek. Tu wyjeżdżasz i tu będziesz wyjeżdżać po prostu od tej strony. Tu coś chyba nie do końca mi wyszło. Bym powiedział. No ma, teraz jest lepiej. Tyle wtedy coś mi nie wyszło. Dobra, to sobie przestawimy.
tutaj. A tu sobie dojedziesz, do tego mogli przesiadać. Tutaj dotąd. Tu. Tu. Tutaj obok meta to sobie się będziecie, ale mogli przesiadać jakby coś. Tu będą na przystanki wyjątkowo, ponieważ tutaj jest po prostu miejsce przesiadane jeszcze z tą linią. No powiedzmy, że mniej więcej. A tu w ogóle widać, że ludzie korzystają. Czekają na te autobusy, no to fajnie. I tutaj na górę dojeżdżasz. No, to jest jak linia 512 w Warszawie. Gdzieś, nie dalej, gdzieś na pustkowie jest to, ale reszta jest. Dobra, zobaczmy, jak ludzie korzystają. Okej, okay. Jest potrzebne trochę więcej pojazdów. Jeszcze bardzo możemy zrobić. Dobra, zróbmy jeszcze parę linii dzisiaj i kończymy. Po prostu dzisiaj takiej bardziej tego linii bym porobił. Tak. Tu na razie w tejże dzielnicy nie będziemy nic montowywać, ponieważ jest aktualnie metro. Metro Tetro. Ale jeszcze będzie jeździć jeszcze jedna linia bambajowa, która to jest po prostu niezbędna, aby to choć trochę przypominało to, co powinno przypominać. Natomiast tutaj, proszę bardzo, możemy sobie puścić aktualnie jakąkolwiek linię autobusową. Czy jakąkolwiek, nie jakąkolwiek, tylko jakąś linię autobusową. Tutaj, tak, tu będzie właściwie co chwilę przystanek. Ciach, 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 ciach. No i akurat tutaj to już nie wejdzie na przystanek, jeden po środku. Nie no, wejdzie na przystanek. Tutaj, bo tu gdzieś musisz dojechać do środka, co nie? Tu i tutaj idziesz do... na mapę. Proszę bardzo, to całkiem nieźle tutaj dojechało. I teraz a propos autobusów jeszcze. Tu jest zbyt dobrze, więc tutaj akurat nikt mnie nie montowywał. Natomiast tutaj jest taka ulica, która się ciągnie. Ciągnie, ciągnie i wyciągnąć nie może. Tak, tu dojeżdżę do Ptomów, to tutaj przy tej kamerze będę zatrzymał tą linię. Ale ogólnie sądzę, że powinien tutaj jakiś autobus przyjechać. W sensie... Tak, tu nawet w jednym kierunku może zjechać właściwie... Chociaż tam plomy są, to niekoniecznie. Ale miejsce do zawiadania sądzę, że... Idealne to będzie tam ten dworzec, no. Na samym powietrzu, to nie jest idealne miejsce. Tak w ogóle ta woda jest ciekawa. Tylko powiem. Tak zasysają, że aż po prostu nie ma miejsca. No, a tutaj dodamy sobie coś, czego nie ma. W sensie tutaj brakuje jednak budynku. Tak? Jeżeli ktoś z was wie, o którym mówię, to wszystko dla was. Mówię oczywiście o tym budynku. I by się zmieścił. No dobra, no to. Skoro by się zmieścił, no to wiecie, no. Powiem tyle, no. No trzeba go tu postawić, tak? Wjechał, że jakoś go... Nie chce się zmieścić. Że wstał. Kurczę, gdzieś by się już... Mimo wszystko, naprawdę, on by się tutaj był ideałem do zamknięcia tutaj tego całego pięknej tej po prostu bestii, bo tutaj komunikacyjnej, bo tutaj akurat trochę autobusów mogło się rozwijać na okoliczne tej miejscówki, ale widzę, że to chyba nie kiepsko z tym. No a tutaj przyciągniemy sobie jeszcze tylko do metro. No powiedzmy, że gdzieś tutaj dotąd. Dobra. Tu i tu. Dobra, no i na razie dotąd. Później sobie myślimy jeszcze co i jak. To na razie tutaj nie będziemy po prostu sobie jeszcze tego dworca dużego, tylko po prostu, żeby dojeżdżał gdziekolwiek. A jakkolwiek to znaczy, że na przykład możemy to przynajmniej gdzieś tutaj. Dobra. To tak, tutaj sobie dojedziesz. Tu zawrócisz. No to akurat pod tym trzeba zrobić przynajmniej tak, no to. I to w dwóch kierunkach, żeby nie było. Bo to jest po prostu dosyć ważne miejsce komunikacyjne. Bo stacja metra oczywiście wiadomo, a do autobusu musimy dojeżdżać do tego typu miejsc. No to jest ważne. Tutaj, dobra, tutaj całkiem nieźle. Tu i na pewno nieźle jedzie przez ten handel. Po prostu taki impas, bym już powiedział. Tutaj całkiem też ciekawie. No i powiedziałbym, że tutaj właśnie sobie zakręcimy, żeby nie wchodzić w rolę tramwaju. Sobie zawrócimy, o właśnie, bo będzie do tej pięknej, tej właśnie stadionu.
Przypiłem chyba to, co jest same te sukcesy tego, że płaci mi tyle pieniędzy. tutaj dojedziemy sobie dotąd. No, powiedzmy, że tutaj dojedziemy. Ok. Później tu. Tu jest kolejna miejscóweczka. Tu. Tak, tutaj na dół, bo można było nawet zjechać. No, właściwie to zjedźmy tutaj na dół. Tu jest ze mną taki jeden zjazd, już nie będzie. Przy okazji tego, do tych promów dojedziesz. I to, co mnie bardziej interesowało, akurat do tych parków bardziej na dole. No, i później tutaj z góry. Właściwie do parków to możemy nawet tutaj postawić. O. Wbiliśmy kolejny kamień milowy. Czyli 2000 dzisiaj przybyło w dzisiejszym odcinku. Ha, przeładunkowy, to się przydał. I morska elektrownia też. Nowy kawałek też. Tutaj dojedziesz. Tu, tak jak mówiłem, z tej strony będziemy przystanek. I tutaj na razie będzie właśnie stop. No, tutaj nasze promy pływają, więc tutaj autobusów nie będę wpakowywać. I ostatni autobus na dzisiejszym już linie, na dzisiejszy odcinek, bo tak, bo tutaj mamy już komplet, bym powiedział. No, prawie komplet, tak, wiadomo, że tutaj można było jakieś skrytami, nie wiem, figi, migi i tak dalej porobić. Natomiast, tak, w tej dzielnicy bambaje się pojawiały. To jest na pewno pewne, co mogliście zobaczyć już. Natomiast w niektórych miejscach by się jeszcze przydały autobusy. I właśnie to, tak wykorzystamy sobie naszą linię tej autobusową. A mianowicie, będzie jechać tam, gdzie nie ma komunikacji. Tutaj. Tu później sobie właśnie wykręci. Albo właściwie nawet niekoniecznie, bo można tutaj wykręcić, o właśnie, w ten sposób. Później tutaj obok tych naszych, obok bombarów właściwie, będzie jechać obok bombarów przez chwilę. Ale tylko przez chwilę, żeby tutaj też nie mieć jakiegoś tłoku. No tutaj, tak, tu brakuje tego przejazdu, w sensie tu był ten przejazd, tego co kojarzę. Ale go jakichś tam powodów musiałem usunąć. Tu jest po prostu mniej więcej przesiadkowy, więc już tutaj zostawmy to, taki przynajmniej będzie. Tu później będzie się przewijać w tym kierunku. To się przyda na pewno. No i tutaj obok tych biur, tu będzie po prostu miejsce już gdzieś sobie. Faktycznie nie będzie zawracać takich, najbardziej lubię, ale się przejedzie dookoła, więc też nie będzie źle. O, to będzie podjechał pociąg towarowy. Czyli są faktycznie wykorzystywane nasze te pociągi towarowe. No to bardzo dobrze. Dobra. Możemy albo ten dopuścić, albo... Czekaj, czy to jest ta... Tak, to jest ta droga. Dobra, to nie będę to nie opuszczać, tylko puszczę tędy już, żeby tutaj nie mieć takiego tłoku. Dobra. Tu. Tutaj. Dobra. Tutaj obok naszej linii metra. Później sobie dorzucimy jeszcze w tym miejscu. Tu. No i w tych samych miejscach, gdzie tutaj już po prostu nasze przystanki są. Czyli tutaj. Tutaj. W tym miejscu, że też. I tak, tu jest bardzo mało połączeń. W sensie, jeżeli chodzi o przejście jakieś. No powiedzmy, że nie powinno być aż tak źle. Dobra, to zobaczmy tylko, jak to wygląda. Nasze linie mniej więcej się podzieliły kolorkami. No, tutaj wygląda całkiem nieźle. Ta linia też wygląda całkiem nieźle. Ta linia wygląda za dobrze. Bo na to tu nawet mam nazwę do tej linii. Bo aktualnie została zlikwidowana taka jedna Warszawa, więc proszę bardzo. Wpiszemy oczywiście tej linii 517. 17 nie została zlikwidowana, ale... Ale będzie. No, to jest ta linia, na matę mnie nie interesuje. I tutaj jeszcze jakaś jedna linia. Dokąd idzie? A! Tutaj naokoło co jedzie. No to też było do przewidzenia, tutaj całkiem nieźle będzie ludzie korzystać z niej. Gdzie jest 200 ludzi? W tym handlu. Przy tej stacji metan, tak, oczywiście. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. W kolejnym odcinku oczywiście będzie rozwinięty to. Hub przeładunkowy, nowe elektrownie i tak dalej. Jeżeli wam się podobało, zostawcie górę. Jeżeli jest ktoś tutaj nowy, to spisuję jeden dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No. Tutaj całkiem. No dzisiaj autobusy, trochę ludzi, trochę jak zawsze wszystkiego. Cześć!